Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony kanał Kylie. Dzisiaj sobie przejdziemy do wyczekiwanego chyba już poradnika, czyli o gwarantowanych penach, które pojawiły się jakiś tydzień temu i możemy już je wykonywać. W zasadzie to jest taki pierwszy ruch całej tej gry, żeby po prostu nie był z niego taki grindownik. Wydaje mi się, że jest to dobry ruch z racji tego, że ułatwi to, przyspieszy girowanie się graczy, ale już nie będę tu wam mącił głowy takimi drobnostkami. Przechodzimy sobie do poradnika, czyli jakie po prostu zdobyć, od czego zacząć. Generalnie możecie zacząć, a w zasadzie powinniście zacząć od serwerów sezonowych, gdzie możecie zdobyć gear tak zwaną tuwalę. Tą tuwalę chodzi tutaj generalnie o armory, czyli zbroje oraz bronie, które możecie zrobić sobie do pena. Jeżeli jesteście kompletnie nowi, to pokażę wam to tutaj na przykładzie jednej mojej sezonówki. Oczywiście to nie jest najwyższy gear, bo to jest pre, a pen jest najwyższy. I dopiero tylko i wyłącznie tuwala pen zapisuje się właśnie, jeżeli chodzi o serwery sezonowe, do tej wymiany sprzętu. W innym wypadku, jeżeli macie T3 bądź Duo lub niżej, no to niestety musicie nadrobić, ewentualnie kupić z marketu boss gear, który was interesuje, żeby przemienić na pen, i wtedy robicie go niesprzedawalny i możecie robić questy, żeby zrobić wtedy gwarantowanego pena. Generalnie możemy sobie wybierać tylko i wyłącznie jedną część z danego gieru, czyli na przykład jeżeli potrzebujecie hełm, to wybieracie między Jihad a Gryfonem. Armor to jest Dim albo Red Nose. Jeżeli chodzi o rękawice, to Talibury albo Baggy. Tutaj możemy wybrać Kutuma bądź Nowera. Tu jest tylko jeden wybór, Dandelion, czyli nie mamy nic do wyboru w zasadzie. Tutaj możemy wybrać między Ofinem a Xarką. I ostatnia część to są buty, czyli muskane albo urugony, więc musicie się zastanowić, jakie przedmioty potrzebujecie, z racji tego, że potem nie da się tego zmienić. Będziecie musieli po prostu mieć taki sprzęt, a nie inny. Generalnie, tak szybko mówiąc, jeżeli potrzebujecie gear typu Damage Reduction, tutaj kupujecie sobie baggy, a tu urugony. Z hełmów to polecam wam Gryfona, z racji tego, że on jest o wiele lepszy od Jihada, ale jeżeli w jakiś sposób wam przypasuje jednak bardziej Jihad, no to wasz wybór. Jeżeli chodzi o Dim, tutaj o armor, czyli klatę, no to Red Nose jest w zasadzie łatwiejszy do zrobienia, jeżeli chodzi o ten wyższy Fallen God, bo to można przemieniać, to jest jedyna część, którą można przemienić na Fallen Goda. No i Red Nose jest tańszy, 1000 kafrasów mniej potrzebne, żeby zrobić z niego Fallen Goda. Tak więc kwestia tutaj waszego wyboru. Tak samo Offhand, Kutum jest bardziej pod PvE, a Nowher bardziej pod PvP. Tutaj możecie wybrać, w zasadzie powinniście wybrać Xarkę zamiast Ofina, tylko bardzo niewiele klas wymaga Ofina. Ofin różni się tym od Xarki, że ma 3 AP więcej, ale 20 około akurasy mniej, i to może boleć bardzo wiele klas. 20 akurasy to jest bardzo dużo w plecy. Dobra, wracamy do głównego wątku, czyli jak zacząć w ogóle z penami. Czyli tutaj mam taką bardzo dobrą stronę, gdzie jest to wszystko ładnie opisane i będziemy sobie powoli to przeglądać. Czyli potrzebujecie właśnie odwiedzić takiego NPC-ka jak Jettina. Mogliście go zobaczyć przy mojej postaci, czyli w Hydal jest w tym miejscu, czyli przy stadninie koni, i Jettina się znajduje tutaj. Będzie wam dawała questy. Zanim przejdziemy do tych questów, to musicie wykonać drobny quest poprzedzający całą tą wymianę materiałów, do czego sobie przejdziemy, i nazywa się ten quest, on jest chyba tutaj wyżej, nie, niżej, Cry for Help. To jest bardzo krótki quest, który robicie właśnie u Jettiny, przepraszam, u Black Spirita, czyli Quest Suggestions, i potem przechodzicie Old Moon's Guild Trades Offer i tam macie ten quest Cry for Help, i wystarczy zrobić ten drobny quest, żeby otrzymać dostęp właśnie do tych weekly, ponieważ całość jest po prostu opóźniona tym, że musimy robić zadania, żeby otrzymywać specjalne materiały, żeby otrzymywać tak zwane Resplend Reform Stone, w zależności od tego, do jakiej broni to wybieramy, bo musimy wybrać odpowiednie. Otrzymujemy odpowiedni kamyk, czyli w tym wypadku tutaj podają nam na przykładzie Dandeliona, robią Dandeliona, czyli to jest pierwszy poziom właśnie tego kamyka. Te kamyki możemy robić używając tak zwanych lantentów, które lecą z
World Bossów, Dark Riftów oraz Summon Scrolli. Pokażę Wam to, jak to wygląda w grze. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o World Bossy, to w zależności od tego, co potrzebujecie i jeżeli jest dostępny taki World Boss, bo nie wszystkie World Bossy są, to jest tutaj, jeżeli robicie Xarkę, to idziecie na Xarkę. Jeżeli idziecie na Dandeliona, to znaczy potrzebujecie Dandeliona, idziecie na Karandę. Są też Field Bossy, czyli jeżeli robicie Dimtree, to musicie wyszukiwać odpowiedni czasie, kiedy jest Dimtree. W zasadzie zrobię osobny poradnik, jeżeli chodzi o World Bossy. Generalnie informacja pojawia się na ekranie, więc jeżeli wiecie, gdzie jest ten boss na mapie, to możecie tam podążać lub pozostawić tam postać i po prostu się zrelogować na odpowiednią chwilę. Również są, może odpalę całego preseta. Również są Dark Rifty, czyli tutaj możemy sobie zrobić Dark Rifty i w zależności od tego, czy jest to odpowiednik właśnie sprzętu, to możecie znaleźć, że lecą też kryształy i lantenty, które są potrzebne właśnie do wykonania tego weekly. W tym wypadku są Muskan, mam dostępne oraz Dimtree Spirit, czyli ja robię teraz sobie Dimtree Spirit, to muszę iść właśnie wykonać tego Dark Rifta, żeby otrzymać Dimtree Spirit Lantent Aura i wtedy podchodzę do Jetiny, jeżeli mam wykonany quest, to pokazują mi się te weekly i muszę wybrać odpowiednie weekly, ponieważ te kamyki działają tylko i wyłącznie do tej części, którą wybierzecie. Jeżeli macie na przykład Muskany, a wybierzecie quest na Urugony, no to jest w zasadzie stracony tydzień, ponieważ robicie kamyk, którego nigdy nie użyjecie, bo możecie wybrać tylko jedne buty, czyli pamiętajcie o dobrym wyborze. Oczywiście quest możecie usunąć, zanim wymienicie te przedmioty i po prostu wybrać odpowiednie, jeżeli się tak, że się tak wyrażę, pyknęliście, czyli pomyliliście. Czyli ja robię Dimtree i otrzymuję właśnie te materiały, które są potrzebne. 115 jest ich potrzebnych i tutaj można ładnie zobaczyć cały opis, co jest wymagane. Generalnie musicie zrobić 5 tak zwanych Reform Stone i one wymagają od Was Concentrated Magical Stone Armor, Magical Shard, Memory Fragment oraz Concentrated Dimtree Spirit Crystal. W tym wypadku to jest Dimtree Spirit Crystal, bo robię sobie klatę, czyli wybrałem sobie Dima. I musicie przejść przez każdy level. To nie oznacza tak, że możecie sobie przeskoczyć do 5 poziomu, zrobić go i macie z głowy. Nie, do tej części musicie wrzucać pierwszy kamyk, drugi, trzeci, czwarty oraz piąty. I musicie składać odpowiednie materiały, ponieważ one decydują o tym, jaki kamyk otrzymujecie. Czyli żeby otrzymać pierwszy poziom, to musi być Rough, Opal, Concentrated Magical, odpowiedniej ilości i tak dalej. Jeżeli chodzi o drugi poziom, to musi się znaleźć Polished Opal, w trzecim Brilliant Opal, w czwartym Moonlight Opal, no i w ostatnim Aquila Earth Crystal. Te Aquila Earth Crystal otrzymujecie też od Jetiny. Musicie zrobić ten oto quest. Niestety on jest tutaj schowany za po prostu ilością pieniędzy i przedmiotu, jaki potrzebujecie. Może Wam pokażę tutaj, o co dokładnie chodzi. Czyli czekajcie, znajdę odpowiednik. Dobra, znalazłem. Tutaj jest ta strona, ładnie to ma wszystko opisane, więc będę się ją posikował. Oczywiście możecie znaleźć tą stronę w opisie tego filmiku. Czyli jeżeli robicie, zaczynacie od broni, a powinniście zaczynać od broni, to w czystym silverze będzie Was kosztowało to 1,5 miliarda. Jeżeli będziecie zaraz po tym robić drugą broń, to druga broń będzie Was kosztowała 3,5 miliarda i trzecia, ostatnia broń 6 miliardów i jak, w jakiej kolejności, to zależy od Was. Jeżeli chodzi o defense gear, czyli zbroję, no to pierwsza część będzie Was kosztowała minimum 4 biliony, druga 6, 8, trzecia 8 miliardów oraz ostatnia część 11 miliardów. Czyli jeżeli chodzi o defense gear, w sumie będzie to kosztowało minimum 29 miliardów. Jeżeli chodzi o bronię, to 11 miliardów. Generalnie też potrzebujecie materiały, jeżeli chodzi o Memory Fragment, Blackstone czy Magical Shardy. To Wam pokażę w grze. Czyli potrzebujecie Memory Fragment, te możecie kupić na rynku bądź przez różne możliwości, czyli eventy w grze bądź tak zwane scrolle, które są dostępne jako daily, Saunil Siege,
i również przez Dark Rifty. Generalnie z Saunili leci najwięcej tych memory. Jeżeli chcecie to zrobić mega szybko, no to po prostu możecie sobie kupić, ale wiadomo, to będzie was znowu ekstra kosztowało. W tym wypadku niestety nie mamy już memory fragmentów, każdy wykonuje te zadania i będzie problem z otrzymaniem kolejnych tych memorków, ponieważ na rynku no brakuje, każdy po prostu wymienia, jesteśmy w momencie, kiedy to jest nowość. Może w przyszłości, za jakieś paręnaście tygodni po prostu będzie łatwiej dostępne te memory fragmenty, lepiej je po prostu zbierać i nie sprzedawać. Gorzej będzie z Magical Shard, ponieważ je otrzymujemy tylko i wyłącznie przez przypalanie tak zwanych Magical Krystali, które mają nazwę Black Magic Crystal na żółto. Czyli te wszystkie kryształy żółte, nie te czerwone, te po 5,6 miliona, można przypalać na szardy, ale niestety aktualnie wszystkie są wyprzedane i zobaczcie, ile jest orderów, 31 tysięcy minimum za właśnie te Black Magic Crystal i to jest właśnie aktualnie bolączka w grze, ponieważ nie da się tego dostać, a tych szardów potrzebujemy około 200 w sumie, tak dokładnie 200, 1000 memorków i 150 Blackstone'ów. W zasadzie mogę wam też pokazać, tutaj jest ładnie to opisane, tyle wymagane jest na jedną część, którą zamieniamy na pen. Jeżeli chodzi o Rough Opal i tak dalej, to możemy to otrzymać przez Marketplace, tutaj nie ma problemu. Oczywiście jeżeli wkładamy te jak to się nazywa, Resplend Reform Stone, to troszeczkę zwiększają się statystyki, czyli powiedzmy w zbrojach otrzymuje się plus 1 DP na pierwszym oraz drugim poziomie, plus 2 DP na trzecim oraz czwartym, a piąty no to już gwarantowany pen, potem wykonujemy quest i mamy tego pena. Czyli w zasadzie to by było na tyle. Osobny poradnik zrobię na temat właśnie bossów, które bossy są, gdzie, jak się dostać, ponieważ problematyczne czasami jest dostanie się do takich jak Nuwer czy Kutum. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tego, jaki gear wybrać, to polecam pisać w komentarzach bądź wpadać na mój Discord, ponieważ wtedy będzie mi łatwiej wam pomóc. Jeżeli jednak koniecznie jest to potrzebne, mogę zrobić oczywiście osobny poradnik do tego i wtedy możecie się tym posiłkować jako bazą, a potem sobie odebrać to w jakikolwiek sposób chcecie. Mam nadzieję, że wszystko w tym poradniku zawarłem. Czyli podsumowując, musicie zrobić pentuwale. Jeżeli nie macie pentuwali, a macie pieniądze, możecie kupić ten bossowy gear z marketu. Musi być on na tecie. Nie może to być tri ani niżej, musi to być tet. Możecie kupić, potem zamieniacie go u NPC-ka, to będzie bodajże fugar. Możecie przerobić go na ten niesprzedawalny i wtedy dopiero możecie zacząć z tymi questami, żeby zdobywać materiały odpowiednie do tego, co chcecie wykonywać. Czyli którą część to trzymajcie się przez te 3 albo 4 tygodnie właśnie jednej części, żeby zrobić to w całości. Czyli potrzebujecie do jednej części bić 5 Reform Stone, które wymagają właśnie tych kamyków, które tutaj pokazuję. Te kamyki otrzymujemy poprzez weekly, które daje nam właśnie te materiały. Możemy zrobić to raz w tygodniu i musimy dostarczyć właśnie 2 lanteny dotyczące właśnie tej broni bądź zbroi. Otrzymujemy je przez Dark Rifty, które są tutaj. Raz w tygodniu minimum to otrzymujemy. Bądź przez scrolle, które możemy robić po wykonaniu odpowiednich main questów i otrzymujemy je pod Black Spirit. Tutaj je możemy zobaczyć. Te scrolle możemy też wykonywać i potem potrzebujemy jeszcze dodatkowy materiał, czyli memory fragmenty, które możemy otrzymać z marketu bądź ze scrolli bądź w jakikolwiek inny sposób, czytaj na przykład eventy, no i magical shardy, czyli black magic crystal trzeba zdobywać, to na różnych spotach leci i to by było w zasadzie tyle. Wydaje mi się, że jest to bardzo łatwe. W zasadzie musimy tylko czekać i po prostu mieć troszeczkę pieniędzy, żeby zdobyć te peny. Tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie.
Mam nadzieję, że wszystko zostało zawarte. Jeżeli nie, no to oczywiście będzie dodatkowy materiał. Tymczasem trzymajcie się i życzę Wam powodzenia w robieniu Waszych gwarantowanych penów. Jest to naprawdę, wydaje mi się teraz, dobry ruch od Pearl Abyss, żeby trochę ten grindownik zmniejszyć i pomóc nowym wdrożyć się w całą grę i cieszyć się nią. Tak więc do usłyszenia i widzimy się następnym razem. Yo, yo!